Jej, mogą tyle tego zjeść? Velmo? Zgłoś się, Velmo! Tu Velma! Odbiór! Znaleźliśmy wskazówkę w bibliotece. Chyba należy do kogoś, kogo znasz. To Gwizdek.
Dokładnie. Jeju, szukajcie dalej. Jeśli upiór to trener Hayes, to tylko pani Hilton może potwierdzić nasze podejrzenia. Musimy ją znaleźć. Dobra. Znaleźliście coś ciekawego w pracowniach naukowych? Nie, jeszcze nie. Okej, Daphne bez odbioru. Velma bez odbioru. Okej, lecimy! Mogą tyle tego zjeść? Ach, chodźmy! Ryś skórę! Nazywa ustawienie ofensywne. No to gramy! Chcesz jeszcze raz? Powiedziałam tylko nie twarz! Praca zespołowa. Musimy pociągnąć jednocześnie. Ah!
Zaczyna się! Ah!
Eddie, nie powinniśmy węszyć za kulisami. Możemy wpakować się w kłopoty. Spokojnie, Daphne. O tej porze nikogo tu nie będzie. O nie, zaczyna się. Co się nazywa ustawienie ofensywne? Mogą tyle tego zjeść? Ej, dzieciaki! Tu jest zakaz wstępu! Co wy tu robicie? Chcemy pomóc. Szukamy wskazówek w sprawie nawiedzanego przedstawienia. Pani musi być panią Hilken. Zgadza się. Jestem nauczycielką dramatu już od 22 lat. Więc słyszeliście o naszych problemach? Anna jest moją kuzynką. Martwimy się o nią. No cóż, ten upiór jest bardzo uciążliwy. Powiedziano nam, że nigdy pani nie ma, gdy się pojawia. No... Więc, pani Hilken? Upiór jest w pobliżu, a pani Hilken nie ma. To nie brzmi jak pani Hilken. Anna powiedziała mi, że pani Hilken była kiedyś nagradzaną aktorką. Zdobyła nawet złoty kwadrat. Czy to nie dziwne, że pani Hilken znika za każdym razem, gdy pojawia się upiór? Tak, moim zdaniem to trochę zbyt dziwne. Velmo, zgłoś się, Velmo! Słyszycie głośno i wyraźnie, Fred. Odbiór. Chyba mamy głównego podejrzanego. Właśnie poznaliśmy panią Hilken. Jest naprawdę dziwna i szybka. Może szybka jak upiór? Może. Będziemy dalej szukać wskazówek. Przyjęłam. Odbiór. Ściągają posiłki. Karapata!